Siemaneczko wszystkim, z tej strony GameZone23, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2017 i dzisiaj pierwszy odcinek z nowej serii, która się będzie nazywać PGR za granicą. I jak mówiłem wam w poprzednich odcinkach, że dzisiaj będziemy zaczynać właśnie nową serię właśnie z tej zagranicznej mapy, która jest jak PGR. I ona się nazywa, o tu nie ma nazwy, ale ona się nazywa Lofolds Amstershire, coś takiego. Mapa jest w modach, w farmingu, to jakby ktoś chciał właśnie pobrać mapę, to wpiszcie w komentarzach, to w następnym odcinku z tej serii wam mogę dać link do mapy. Bo naprawdę no jest zajebista, bo klimat jest taki naprawdę fajny. Jak widzicie, no ma, po prostu pola są potworne, bo widzicie, no strasznie duże. I ogólnie dzisiaj właśnie, żebym chciał żniwa zrobić, dlatego wam takie szybko prowadzenie zrobię mapy. Znaczy nie mapy, tylko gospodarstwa. I lecimy ze żniwami, bo naprawdę, no dzisiaj wybrałem pole, które jest 13 hektarów. A no naprawdę, to dużo czasu schodzi, żeby tak coś skosić. Dlatego szybko wam oprowadzę gospodarkę, pokażę jakie maszyny na tej serii wybrałem i lecimy ze żniwami. Tutaj mamy siew, nik do kukurydzy, chorsza. Tutaj mamy przystawkę do kukurydzy, capello. Tutaj mamy kombajn do zboża, case, jak widzicie. O, tutaj mamy Fenda 900 Vario. Z taką przyczepą przewozowo do zboża, też chorsza. Ogólnie w jej się mieści 34 tysiące litrów. A tutaj mamy schowany taki no, teleskopowy taki właśnie ładowacz czołowy, jak tutaj widzicie. On ma dwie osie, bo się skręca w połowie tutaj. A to jest jakiś Liber, czy jakoś tak. Tutaj mamy do niego tę łyżkę, tutaj mamy do palet, do gnoju, no i takie tam przystawki do niego. Jak widzicie, tutaj mamy przyczepy do kiszonki, znaczy to są ogólnie przyczepy, ale do kiszonki ich będziemy używać. I pewnie dużo się ludzi pewnie się pyta, czemu mamy, czemu ich nie używam do zboża, ale no tak postanowiłem, żeby na odmianę, żeby mieć inne przyczepy, żeby używać. To będziemy używać właśnie to i od razu tutaj na gospodarce przesypiemy z tamtej przyczepy na tą przyczepę i zobaczymy ogólnie jak to będzie. No tutaj mamy agregat, nawet nie wiem jakie to jest firmy, ale no agregat tutaj mamy. Tutaj mamy kosiarki Pottingera, nic specjalnego, wszystkie oryginalne mody ogólnie. No i tutaj mamy tak, Kron Big X, to jest właśnie mod. A sieczkarni tutaj właśnie mamy do nawozów. Wiadomo, Bredala tutaj na taką mapę trzeba. Prasy do Bell, Neff Holland. No i tutaj mamy samojeżny ten do znaczy do oprysków New Hollanda. Tutaj mamy tego samochód Lizarda, tutaj nic specjalnego. Tutaj ogólnie jedna rzecz, która mi się podoba właśnie o tej mapie, to jest to, że właśnie tutaj wszystko masz palety, wszystko są w takich właśnie półkach układane, tak samo jak i do nawozów i do nasion też, jak widzicie, ładnie są poukładane tutaj. Dobra, ogólnie lecimy. Tutaj mamy, to jest jakaś stara przyczepa. Tutaj mamy właśnie zestaw do buraków. Jak widzicie, Holmer. Na pewno tutaj jakieś akcje się zrobi buraczano. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. Tutaj mamy właśnie największy pług, jaki jest w oryginalnych maszynach. A to jest Salford. Naprawdę potworny pług. Tutaj mamy ogólnie do gnoju właśnie Joskinka. Na pewno ją zmienimy na to Strautmantę. Na Strautman, ona by się tak nazywa, ta największa, na ten największy rozrzutnik.
ale tak na początek to może to będzie ok. A potem tutaj dalej mamy ogólnie pole, które za kilka odcinków się może skosi. Tutaj mamy przewóz do bel, jak widzicie, Ursusa. Tutaj mamy właśnie beczkowóz, największy. To mój telefon, przepraszam. Dobra. No i tutaj mamy przewracarkę ogólnie, największą tą, Pottingera. Tutaj mamy... Do kiszonki chyba też będziemy używać to. A to jest przyczepa samozbierająca Leli. Tutaj mamy do zboża, jak widzicie. Tutaj mamy właśnie Deutscha. Nasz jeden ciągnik na tej serii. Znaczy nie jeden, tylko jeszcze są trzy inne. To wam zaraz pokażę. Tutaj mamy ten paszowóz do żarcia. To jest też mod. Jakby ktoś chciał taki paszowóz, piszcie w komentarzach. To też link dam do tego paszowozu, bo naprawdę jest pojemny. I na takie większe mapy jest bardzo dobry. Tutaj mamy zgrabiarkę ogólnie, też Leli. Tutaj mamy kolejny ciągnik na tej gospodarce, a to jest Valtra. Kolejny ciągnik mamy JCB, Fast Track, to jest ten chyba największy, albo może ten nie największy, tylko ten najmniejszy z tych dwóch. No i chyba to jest tyle z maszyn. No i ogólnie, o jeszcze wam zapomniałem tutaj pokazać te. Gdzie to oni są? O tutaj właśnie. Beczka do wody, nic specjalnego. I tutaj mamy siewnik, naprawdę największy siewnik z tych wszystkich siewników z oryginalnych tych maszyn. Ale naprawdę no potworny, jak widzicie. No i tyle to by było z maszyn. Tutaj ogólnie mamy do wysypywania zboża silosy. No i wsiadamy sobie do... Gdzie on jest? O, case. I jedziemy na pole. O kurde, gdzieś zawadziłem. I tutaj ogólnie jedziemy kurde, ale zawadziłem, shit. Jedziemy poprzez przystawkę. Bo tutaj jest. Ogólnie zobaczycie, jakie te pole jest duże, które wybrałem. Na 110% na odcinku go nie skończymy, bo to nie ma w ogóle opcji żadnej takiej. Teraz będzie problem tutaj wyjechać. Kurde, a ja pierdolę, no. Się musi zawadzić. Dobra, tam chuj. Ja pierdolę, no. No to jeszcze gorzej, teraz się wpierdoliłem w bagno. Czekajcie, bo naprawdę, no masakra. Ten ciągnik mi tu zapierdala miejsce. Dobra, niech on tutaj siedzi. I ogólnie, jak mówiłem, ta seria właśnie się pojawi, nie wiem, raz czy tam dwa razy w tygodniu. Nie wiem, może z 15-20 odcinków z tej serii. Ogólnie jak... no i mówię... Tak z 15-20 odcinków i chyba tyle wystarczy. No jak pierwszy odcinek się podoba, to zostawcie łapkę i zostawcie suba. A ogólnie teraz wam pokażę tak z góry, jak ta wygląda mapa, bo naprawdę jest duża. No jak widzicie, pola się ciągną przez kilometry. Naprawdę duże.
Dobra, tutaj trzeba otworzyć bramę. O kurde. Dobra. No i lecimy. Ogólnie myślę, że dobry wybór ten case był do tej serii. No bo mi się wydaje, że ten kombajn do tej serii by pasował. Bo na taką serię no to trzeba naprawdę mieć dobry, duży kombajn, żeby żeby nie kosić 200 godzin jedno pole. Bo naprawdę te pola są potworne i ale nie no, zarąbista mapa na takie właśnie no takie, na taki taki PGR mi się wydaje. Taka mapa pod taką kategorię by chyba wchodziła. Bo naprawdę no jest duża i ale nie no, klimat jest fajny, mi się właśnie podoba taki klimat. No i mówię, nie, to jest no. I ogólnie przepraszam, że wczoraj odcinka nie było, bo ogólnie się tak patrzę, czemu ta rura tak, o kurde, zajebał w te. Tak się ogólnie patrzałem, czemu ta rura taka jakaś strasznie jest długa. Bo rura powinna, nie powinna być aż taka długa, mi się wydaje. Ale no, w sumie to header jest długi. To może i dlatego. Ale nie mówię, wczoraj odcinka nie nagrałem, bo mówię, no szkoła jest, a no i trzeba się uczyć, jak to mówią. Dlatego no, przyszłem ze szkoły dosyć późno i no nie miałem po prostu czasu nagrać. Mówiłem wam ogólnie, że ta seria będzie się, znaczy ten odcinek będzie w czwartek, ale no po prostu mówię, przepraszam, ale nie miałem chwili, żeby nagrać tego odcinka, dlatego dzisiaj jest czwartek, a to będzie w piątek prawdopodobnie. Dlatego będzie to w piątek, a w sobotę będą dwa odcinki, w niedzielę też będą dwa odcinki. Ogólnie już od półtora tygodnia serii z mapy Losberg już nie ma, ale to powróci w piątek, czekajcie, nie, w sobotę będzie pierwszy, znaczy następny odcinek z mapy Losberg, bo chciałem właśnie nagrać jeden odcinek przynajmniej, już chciałem rozpocząć tę serię, ogólnie, bo naprawdę no, zarąbista mapa i po prostu mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek pod tym odcinkiem. I ogólnie patrzcie, właśnie ten header, właśnie o jak widzicie się składa. Ale widać, że ciężar jest, bo aż kombajn się ugina. No i opuszczamy. Trzeba rozłożyć właśnie tutaj. Czekajcie. O, i lecimy. No i mówię, no naprawdę jest duża mapa. Ale nie mówię, no tamta seria z mapy Losberg powróci, prawdopodobnie będzie następny odcinek w sobotę. Bo po prostu, no właśnie, nie kiedy był we wtorek, chyba wydałem FIFA, potem właśnie była seria, znaczy odcinek z tej Old Stream Farm V2, z tamtej mapy. No i dzisiaj właśnie chciałem już rozpocząć tą serię, ale już niedługo już dojdzie ta właśnie mapa z... Będziemy kontynuować tę serię z mapy Losberg. Bo po prostu no nie miałem czasu nagrać. I ogólnie właśnie ta mapa z mapy Losberg właśnie wyjdzie w sobotę. I ogólnie jeszcze myślę, że GTA bym wrzucił.
Też w sobotę, ale nie tam 2-3-4 godziny później. Zobaczymy. A w niedzielę będzie chyba Farming i Rocket. Tak, Rocket League właśnie będzie w niedzielę. Bo ogólnie pisaliście, żeby właśnie 2 razy w tygodniu te poboczne gry na kanał wpuszczać. Dlatego jak tak chcecie, no to mogę tak robić, nie? 2 razy w tygodniu FIFA, znaczy raz w tygodniu GTA, no i 2 razy w tygodniu Rocket. Na Farming, no to jest naj. To jest ta gra, co my najczęściej będziemy na tym kanale grać, bo ten kanał jest praktycznie tylko na farmingu. Ale wiadomo, no, o dużo. O wiele mniej ludzi właśnie ogląda FIFA niż taki farming. Dlatego ten kanał jest najwięcej na farmingu. A wiadomo, każdy kanał musi mieć jakieś poboczne gry. Bo jakbyś tylko jedną grę tylko na kanale miał, no to by troszeczkę nudno było. Ale mówię, no te trzy inne gry będziemy mieć jeszcze na kanale. I myślę, że 2 razy w tygodniu z każdej gry będzie spokojnie, albo nawet raz w tygodniu zobaczymy. A codziennie, albo co drugi dzień będzie farming. Ogólnie mówcie, ile razy w tygodniu to właśnie o to serię chcecie. Czy raz w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu. Ja tak mówię, że 2 razy w tygodniu, ale no wiadomo. Posłucham wasze propozycje. Propozycje znaczy. Ogólnie mamy 16 minut odcinka, a ja dopiero jeszcze nawet raz nie pojechałem. No mówię, jadę, jadę, jadę i nie mogę dojechać do celu. Jak widzicie, to się ciągnie przez. Te pole jest no naprawdę duże. Ale są jeszcze większe, bo jak widzicie, 24 jest jeszcze większa. Ale nie no. Mapa jest duża, ale klimat jest fajny. Taki zagraniczny mi się wydaje, bo to jest mapa zrobiona pod. Nie wiem. Nie pod Islandię, tylko to jest Scotland, czy coś w tym stylu. W tamtym kraju. Ogólnie nigdy w tamtym kraju nie byłem. To, no po prostu nie wiem, jak to wygląda. Jak tam ich gospodarka wygląda. Ale na pewno w Polsce takiego pola to może tam gdzieś takie pole się znajdzie, ale takich pól naprawdę mało nie ma, znaczy dużo nie ma. No i piszcie w komentarzach, jaką byście chcieli na następną akcję na tej serii. Ja tak myślałem, że może by poszedł w prasowanie, to ja na każdej serii rozpocząłem, to na tej serii bym właśnie. A jak to się nazywa? Może by jakieś kiszonkę zrobił? Nie na ziarno, tylko na kiszonkę normalnie. Ale to mówię, no wy decydujecie. Piszcie w komentarzach, jakie właśnie chcecie następną akcję. I taka akcja właśnie będzie. Bo nie wiem, może być kiszonka, może być, nie wiem, kolejne żniwa, ale to by byli rzepaku, ale to chyba mało kto będzie chciał. Ale mi się wydaje, że kiszonka by była właśnie spoko. I te pole na 100% poza odcinkiem skończę. Bo na odcinku to bym musiał chyba, nie wiem, 2 godziny chyba musiałbym zrobić odcinek, żeby to właśnie skończyć te pole. Ogólnie gdy dobijemy właśnie 1000 subów, to właśnie o takie akcje będziemy robić na live'ach, na przykład dokończenie, na przykład jakiejś pracy, której jeszcze nie skończyliśmy. Dlatego chyba chyba jest po to, nie? Ale na razie jeszcze nam brakuje troszeczkę do 1000 subów. Ale ogólnie jestem naprawdę no happy, bo już mamy 70 subów przez 3,5 tygodnia, to dla mnie to jest dużo i dziękuję wam wszystkim za to, że dobiliśmy 70 subów. W takim krótkim czasie i ogólnie, aby tak dalej.
Jak mówiłem wam i wam jeszcze raz przypomnę, że dobijemy, o kurde, dobijemy 100 subów i będziemy nagrywać z kamerką, bo już nam naprawdę mało brakuje do 1000 subów. Czy nie do 1000 subów, co ja gadam, do 100 subów. Dlatego mówię, subskrybujcie, jak jeszcze nie subskrybujecie. I czym szybciej do 100 subów i kamerka będzie. Jak 100 subów będzie, a 30 jeszcze nam brakuje, to nie jest aż tak dużo. Tak myślę, że za 2 tygodnie może, nawet może mniej, zależy jak z tymi subami będzie szło. Ale tak 2 tygodnie myślę i będzie właśnie 100 subów. No i ogólnie fajny nawet zestaw, ten Fendt z tą przyczepą. Ogólnie ta przyczepa też jest modem, jakby ktoś też chciał tą przyczepę, to wpiszcie w komentarzach, to też mogę link dać ogólnie. Ogólnie tak, piszcie w komentarzach, czy chcecie te wszystkie linki do mapy, do tej przyczepy i do czego to jeszcze było? Link do... Zapomniałem, bo właśnie było do przyczepy, do mapy i chyba... Czego to było? O, do tego paszowozu, właśnie. Jak właśnie chcecie link, to mogę wam wszystkie linki dać do tych trzech... To wam mogę właśnie dać link do tych właśnie maszyn i do mapy. Ogólnie mamy 22 minuty, a ja dopiero tylko tyle skosiłem. Dobra. Ale nie mówię, dobijemy 1000 subów, to właśnie live'y będą i właśnie na takich... I właśnie o takich właśnie pracach właśnie mówię właśnie, że live'y są właśnie dobre na dokończenie takich właśnie prac, co się na odcinku się nie kończy. No. Ogólnie jeszcze myślę, że jeszcze dokończymy ten przejazd w tamtą stronę i jeszcze jeden w tą stronę i chyba tyle odcinka będzie. Ogólnie chyba suche zboże, bo się aż kurzy z niego. Dobra. No i ogólnie bym chciał właśnie o takim temacie pogadać tutaj na koniec, że nie wiem czy słyszeliście, ale chyba na konsole mają firma Cytec, którą to kierownicę zrobili na komputer. Dlatego jak ktoś gra na kierownicy Cytec, to piszcie w komentarzach ogólnie i jak to się nazywa? Właśnie mówili, że jest taka właśnie opcja, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale próbują właśnie zrobić kierownicę, to też Cytec, ale do konsoli. Ale to jeszcze długo zajdzie, zanim oni to w ogóle z tym planem przejdą, bo na razie tylko nie wiem z kim oni to gadają, ale właśnie na internecie słyszałem, że jest taka opcja, że kierownica by na konsolę też się pojawiła. I powiem wam, że to by było naprawdę zarąbiście, jakby tak mogli kierownicę zrobić do farminga na konsoli, bo by już tak się realnie grało. I ogólnie, no, jak masz kierownicę. I dużo ludzi właśnie chwali tę kierownicę, że no zarąbiście się gra na kierownicy, bo już taka realność w tej grze jest, jak się kierownicę ma, że normalnie szok. Ale ogólnie tak myślałem, że jakby to właśnie, nie wiem, by to nie przeszło i by kierownicy nie było na konsole, to myślałem, że po wakacjach, tak, nie wiem, w październiku bym musiał sobie kupić komputer już taki już stacjonarny, taki już naprawdę dobry, żebym no wszystkie te gry mi mógł
żeby miał dużo miejsca i żeby był szybki, to wiadomo. Bym sobie uzbierał na kompa i farminga bym nagrywał na komputerze. A na przykład GTA, Rocket League i takie tam inne gry, to bym właśnie nagrywał na tym, na Xboxie. Nie wiem, piszcie w komentarze, czy to jest dobry plan, ale no mówię, na Xboxie się naprawdę, no powiem wam, że no może troszeczkę lepiej niż na klawiaturze, no o 100% lepiej, ale jest taki ból, że nie ma tej kierownicy i no w ogóle nie można nawet jej kupić. A jak ktoś gra na komputerze, no to ma taką opcję, że nie musi na klawiaturze grać, tylko sobie może kierownicę sobie kupić i sobie normalnie grać w farminga. A druga rzecz jest do tego, że mają ktoś, kto gra na komputerze, ma dostęp do każdego jednego moda, który jest na internecie. A jak ktoś gra na konsoli, no to wiadomo, masz tylko takie mody, które Gigant na oficjalną stronę podaje. I nawet połowę to nawet nie jest do pobrania na konsolę, tylko w tej pierwszej stronie, jak się do farminga się zalogujesz, to właśnie tam pisze mody, jak chyba w każdym tym. I tam specjalne mody są do Xbox. I naprawdę, no, żadnych tam polskich na razie map, żadnych polskich maszyn, no naprawdę nie ma. I to naprawdę to jest, no, ból, bo jak się w Polsce się mieszka i się przy takich maszynach na co dzień się robi, przy na przykład Ursusach, czy Bizonach, czy takich tam innych maszyn, i żeby sobie nie pograć na takich maszynach, no naprawdę, no szkoda. Dlatego wymyśliłem, żeby, no od razu nie, ale tak za, nie wiem, za, no po wakacjach, myślę, tak w październiku, we wrześniu zobaczymy, bym sobie uzbierał na kompa i bym sobie kupił taki już porządny komputer do nagrywania. Znaczy nie do nagrywania, tylko normalny komputer dla graczy, co naprawdę ma szybkość, jest pojemny, bo miał dużo gigabajtów i wszystkiego. A taki właśnie komputer to kosztuje, no wiadomo. I bym sobie właśnie farmingę nagrywał na komputerze, bo potem bym sobie grał na kierownicy i by się 100% lepiej by się grało. No i bym miał dostępność do każdego jednego moda, który na internecie się znajduje. To bym sobie mógł serię zrobić, na przykład, nie wiem, z jakiejś polskiej mapy, z polskich maszyn, i by było konkret. A no, do tego momentu, no niestety, kurde, ale mi jak zrobiłem, ja pierdolę. A do tego momentu, no nie mam takiej opcji, ale myślę, że właśnie to by było dobre właśnie rozwiązanie. A te inne gry, czy FIFA, albo Rocket, albo GTA, to bym sobie normalnie nagrywał na Xboxie. Fakt faktem, że to by był wydatek dosyć duży, bo trzeba komputer kupić, monitor i takie tam. No ale wiadomo, by się o 100% by się lepiej grało. Dlatego zobaczymy, ale mi się wydaje, że właśnie sobie kupię komputer i będziemy farminga, będziemy nagrywać na komputerze, a inne gry na konsoli. No bo wiadomo, w FIFA grać albo w inne gry na klawiaturze, no to jest, no, po prostu lipa, bo fatalnie się gra, bo u kolegi grałem i no po prostu nie polecam grać na przykład w takie gry, no bo to jest ten jeden ból, że klawiatura, to ona nie ma na przykład jakiegoś tempomatu, że możesz sobie jechać, nie wiem, tam tylko połowę tego, tylko trzeba jechać. Jak naciśniesz, to jedziesz już całą szybkością i to jest, no, po prostu głupie. A na konsoli, no to jeszcze jest, no, w inne gry, no to się zarąbiście gra na konsoli. Przed w Rocketa albo, no, FIFA, no to na konsoli to jest, no, zarąbiste granie, ale farminga, no to jest tak na 2 na 10. Dlatego mam taką nadzieję, żeby właśnie sobie farminga sobie grać na żeby farminga grać na komputerze.
Dlatego piszcie w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy nie. No. Ogólnie już mamy 30 minut, teraz ten wysypiemy te zboże i będziemy kończyć odcinek. No. No na... Nawet dosyć dużo zrobiłem, no nie mogę ukrywać, bo nie jest tak źle. No, no to na ten odcinek by było chyba tyle. No i dużo łapek w górę i subskrybujcie. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.